Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kokosach. Zapraszam. Jak myślisz, co jest bardziej niebezpieczne? Wejście do oceanu, gdzie może znajdować się rekin, czy siedzenie pod palmą z kokosami? Otóż statystyka jest dosyć okrutna, ponieważ jest tylko 5 wypadków śmiertelnych z udziałem rekinów, natomiast 150 wypadków śmiertelnych rocznie z udziałem kokosa. Ponieważ kokosy są dosyć ciężkie, spadają ludziom na głowy, także kokosy są dużo bardziej niebezpieczne niż rekiny. Dzisiaj chciałem Ci pokazać, w jaki sposób otworzyć dwa rodzaje kokosów, które są najbardziej popularne w sklepach w Australii. I mamy do dyspozycji kokosy młode, czyli takie bardziej pitne, oraz kokosy dojrzałe, potocznie nazywane starymi. Zacznijmy może od tego, jak wybrać kokos, który będzie nam smakował. I szczerze to nie znam jakichś magicznych, metafizycznych sposobów typu wąchanie owoców i tak dalej. Natomiast to, czym ja się kieruję, to to, że musi w środku być woda. Musi bulgotać. Jeśli nie ma wody, to bardzo często ten kokos jest stary i nie nadaje się do niczego. Zacznijmy od otworzenia kokosa młodego. I one już są tak wstępnie obrane, żebyśmy nie musieli się strasznie męczyć. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to nożem wyciąć tą górę, która pokrywa czaszkę naszego kokosa. Teraz jak już mamy oblaną tą czaszkę, to musimy wbić nóż tutaj, w granicę między czaszką a resztą kokosa. Dobrze by było, aby nasze palce nie znajdowały się w płaszczyźnie cięcia. I w tym momencie już możemy sobie to tak troszeczkę tylko podważyć. I w zasadzie już możemy pić. Wystarczy tylko włożyć słomkę. Ja nie mam takowej, ale także chciałbym Ci pokazać, ile wody znajduje się w takim młodym pitnym kokosie. Także mam tutaj przygotowaną miarkę. Spróbuję tak przelać, żeby nie wylać zbyt dużo. Dobra. W tym egzemplarzu znajdowały się około 300 ml wody kokosowej. I woda kokosowa jest bardzo zdrowa. Mam tutaj przygotowane notatki, co się znajduje w takiej wodzie. Przede wszystkim w wodzie kokosowej przypisuje się właściwości antybakteryjne i antywirusowe oraz antyalergiczne, co jest dosyć fajne. Jest bogata w składniki odżywcze takie jak magnez, potas, wapń, fosfor, witaminy B1, B2, B3, B5, ale także poziom elektrolitów jest niemal identyczny jak w osoczu ludzkiej krwi. I jest taka ciekawostka, nie do końca potwierdzona, więc może to być zwykła legenda, że podczas II wojny światowej, w momencie, w którym brakowało krwi do transfuzji, to wysterylizowaną wodę kokosową wstrzykiwano żołnierzom. Niestety nie jest to do końca potwierdzone, natomiast to, co jest potwierdzone, to to, że w 1942 roku doktor na Hawanie wstrzykiwał 12 dzieciom od 1 do 2 litrów wody kokosowej w przeciągu 24 godzin i nie zaobserwował żadnych skutków ubocznych. Dodatkowo w takim młodym kokosie znajduje się miąższ, który jest bardzo cienki, delikatny, który możemy wydobyć łyżeczką. Jest to raczej prosty proces. I nie musimy już dalej go rozwalać, wystarczy, że będziemy skrobać łyżką w środku.
Zanim przejdę do kokosa starego, pozwól, że wypiję najpierw tą wodę, która była w kokosie młodym. Woda kokosowa ma lekko słodkawy smak. I w zasadzie smakuje dobrze. Oprócz tego, o czym mówiłem, że woda kokosowa może być stosowana teoretycznie jako do transfuzji krwi, to zawiera również bardzo duży poziom elektrolitów, także bardzo dobrze nawadnia, co jest bardzo dobre dla sportowców, ale także po twojej długiej podróży do Australii, kiedy masz odwodnione ciało, to woda kokosowa powinna sprawdzić się idealnie. Przejdźmy do kokosa starego. Jeżeli mówimy o kokosie starym, to najpierw musimy spuścić z niego całą wodę, całą krew. I kokos ma tutaj trzy oczy. Która z nich powinna być stosunkowo łatwa do przebicia? Trzeba je poszukać, najlepiej jakimś korkociągiem. No i teraz cierpliwie musimy spuścić wodę. Chyba już. Jak widzisz, w kokosie dojrzałem było zdecydowanie mniej wody, około 150 ml. I teraz musimy się do niego dostać. Dobrze jest mieć w tym celu nóż, do którego masz jakieś zaufanie. Mój kosztował $5, także nie do końca jestem przekonany co do tej akcji. Natomiast chodzi o to, aby walić w niego i żeby ten nóż tam się nie odbił i nie uderzył w czoło. Także jeśli trzymasz kokosa tak, że z przodu masz te oczy, o których mówiłem wcześniej, to ta płaszczyzna to jest jego słaby punkt. Jeśli będziemy w nią rąbać długo, to powinien w końcu pęknąć. Można do tego użyć też młotka. Udało się. Tak jak widzisz tutaj, ten miąższ jest dużo, dużo grubszy i odkrojenie go też jest jeszcze problemem, także warto to jeszcze sobie rozbić mocniej młotkiem na kawałki i jakimś małym nożykiem sobie odkrawać fragmenty tego kokosa. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to przydatne kiedyś dla ciebie, że będziesz mógł sobie spróbować świeżego kokosa. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!